Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andrzej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4 Nowe Pokolenie. Moi drodzy, co prawda wszyscy śpią i święto miłości było udane, z czego się bardzo cieszę, ale stwierdziłem, że i tak już teraz zaczniemy sobie odcinek, bo znając naszych Simów i nasze małe brzdące, no to tutaj jakby na 100% zaraz ktoś się obudzi. Czy to będzie Marcel, czy to będzie Kasia, to się dopiero okaże. Czy to jest Elka? Nie, to Martyna. Martyna oczywiście musi nam bzdryngolić, no bo inaczej się nie da. Natomiast wiecie co, ja chciałem w ogóle tą Kasię przebrać, bo też mówiliście, żeby to w końcu zrobić, więc myślę, że możemy sobie to też dzisiaj zrobić na odcinku. Myślę, że Marcela nie ma sensu, słuchajcie, przebierać, dlatego że on ma urodziny, no w sumie w środę i on jako takie małe bobo to jeszcze tam sobie da radę w tych tutaj ciuchach wszystkich i też nie wygląda jakoś źle. O, śpi sobie na brzuszku. No ale myślę, że Kaśkę musimy przebrać. Czekajcie, urodziny ona ma kiedy? Tutaj nie. A nie, tutaj ma Kasia urodziny. Przepraszam ja was, ale czekajcie, a... A dzisiaj będzie miał urodziny Marcel. No! To zobaczcie, możemy przebrać jedno i drugie. W sumie, bo ta jeszcze trochę pochodzi kilka odcinków w tych swoich ciuchach, zanim będzie miała urodziny. Tylko wiecie co, ja nie chcę też ich budzić, bo jak oni śpią i są spokojni, to niech sobie śpią. Czy ja właśnie wykrakałem? Nie, śpi. Dobrze. Tutaj też wszyscy śpią. Jest dobrze, jestem ciekawy, czy Naomi jest ostatecznie w ciąży, czy nie, bo jak pamiętacie, ostatnio razem z Kyoshim się starali. Kurde, razem z Denisem. Czemu ja mówię Kyoshi? No bo on wygląda jak ojciec, ja wiem. To jest nasza simowa telenowela i to się już chyba, moi drodzy, nigdy nie zmieni. On zawsze będzie Kyoshi od Denisem. Dobra, oni wszyscy sobie śpią. Dobrze, dobrze. Może nam się uda w końcu całą noc przespać? Dobra, ta już... Ale nie, ale proszę, wyłącz to. Żartowałem. Mówiłem, że się prędzej czy później obudzi. On jest w ogóle wyspany już. Dobrze, użyj pieluszki sobie, mój drogi. Okej, teraz kto jest bardziej wyspany? Okej, Denis, wstajesz. Nakarmisz go z butelki. I od razu go tutaj przewiniesz. Proszę bardzo. No, mi traci popularność. No trudno, tak czasem bywa. No nie! Czy ty możesz sobie iść już te swoje zaświaty? Wszystko nam psujesz wiecznie, każdy z duchów, który tu przyłazi. Wynocha! Kuwę też zepsujesz? Blokada umysłowa. Naomi czuje się wypalona z powodu całkowitej blokady umysłu. Taka blokada poważnie wpłynęła na ocenę pracy, energię, zabawy i rozwój umiejętności. Naomi kiedyś sobie z tym poradzi, chociaż może to przyspieszyć odpuszczając i dbając o odprężenie. Czy dałaby się jej przerwa? No to znaczy, że wakacje jakieś by nam się jej przydały. Naomi, ale ty masz w nocy jakieś blokady umysłowe? Przewiniesz go? Czy będziesz tak z nim tylko stał? No, o, butelka. Butelkę też sprzedamy. Bo to jest dodatkowy pieniądz. I zaraz będzie pieluszka też dodatkowym pieniążkiem, także cieszymy się bardzo. Dawaj. Ale mnie się wydaje, że trzeba będzie go wykąpać chyba i tak, bo ta higiena... Jak się tą pieluszkę zmieni, to chyba i tak nie wzrośnie, chociaż nie wiem. Dobra, mamy pieluchę. Czekajcie, no mi ty dzisiaj do pracy. No ona by miała awans, ale pewnie nie będzie miała awansu, chociaż zobaczymy. I ma pracę za 3 dni. Naomi, a wiesz co, a jakbyś moja droga wstała? Ja wiem, ja wiem. Weź sobie szybki prysznic. Postaraj się to naprawić, bo my nie mamy hajsu, żeby to zamieniać. Absolutnie nie. Potem możesz, jak już naprawisz, skorzystać z toalety. Ja bym chciał, żebyś to poszła malować, chociaż ty masz chyba niższy poziom niż... Już nie pamiętam też. No dobra, pójdziesz, namalujesz coś, zobaczymy. A ona nie może, bo jest co?
Blokada! No nie, no babo! A pisanie też ci nie... No tak. No i nasza książka właśnie poszła. Nasze tantiemy. A ty go jeszcze ogarniasz? Ty, Denis, ale to tak... Ty się zablokowałeś chyba, mój drogi. Dzień dobry. No właśnie. Tak myślałem. Młody, no, higienę mu potrzeba. Bardzo mocno. Ale... daj go na razie tutaj. Bo Naomi tak musi naprawić ten cały prysznic i ten brodzik i to wszystko, i tą wannę. Tutaj sobie wypolerzę to do perfekcji. A młody... w tym czasie niech sobie leży na brzuszku. Kto tu miał trzy, no? Toczka, co się z tobą dzieje? Sąsiedzka bójka. No, jak tam ci... Aha. My niestety nie możemy sobie pozwolić na nowe sprzęty, dlatego że... no, jak wiecie, u nas z hajsem jest dosyć krucho, więc chciałem, żeby malowali obrazy trochę, no. Żeby troszkę nasz budżet domowy podreperować. Zobaczymy. Myślę, że ten domek na drzewie też możemy w końcu zbudować, bo za chwilę będą urodziny, więc domek na drzewie się idealnie przyda dla wszystkich. O, świetnie, Naomi, dziękuję ci bardzo. Co to jest? Nie wiem, skąd ty to wytrzasnęłaś. Ale możesz spróbować zbudować domek na drzewie. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. A ty, mój drogi, co? To może ty pójdziesz malować, co? Chociaż nie. Ty ogarniesz Marcela. No, Denis, raz, dwa. Co stoisz jak... Aha, bo ten... Nie, on już nie leży, on już nie ma... Weź tą bójkę wywal w ogóle. W ogóle czekajcie, ja sobie to, o, wyczyszczę. Czy ty możesz? Co tam się stało? Poziom sławy, no straszne rzeczy. Zostaw to, Marcel, już zostaw to. Tato cię musi do kąpieli przygotować. Wkładanie stóp do buzi. Świetnie! Dobra, pójdziesz go wykąpać. O, widzę, że Kasia wstała. Zapomniałem w ogóle o tobie. Dzień dobry. Czy my możemy zapalnąć strój? O, spróbujmy to zrobić, bo ona wygląda faktycznie fatalnie. Emily, do widzenia mi z tobą. Że cześć jak czapka. No nie chcę! Dobra. Ściągnij w ogóle to z głowy. O, patrz, a ty masz taki... Ojej. Dobra, to może codziennie jak wyglądasz. No to masz takie włosy jakieś takie... A czemu nie ma tych wszystkich fry... Tu są. O Boże, jak to jest urocze! W tym będziesz. Postanowiłem. Weźmy coś takie... To jest nowe. No to też jest taki... Boże, jaki plecak z żabką! Widzicie, to jest to, że ja nie robię sobie żadnych first looków tak, ani na YouTube, ani nigdzie. Jakie są fajne stroje! Dobra, a na przykład coś na całe? Tak ten? Niezłe. O, dajmy takie. Wizytowy, ojej, to też takie widzę, bardzo jakieś takie... Okej, okay. Do spanka. Nie no, ja bym chciał, żebyś ty była w tym takim... W ogóle jakie kimono. Szlafrok taki. O, to, ale te buty do spania możesz ściągnąć, o. Różowytko jest spoko. To jest co? To jest na imprezkę. I taką sukienusię. O, masz dziewczynko nasza. To jest co? To jest do pływania.
na upał. To już mamy na imprezę takie. O, to też jest bardzo ładne. Coś mi tu przychodzi na zegarek cały czas. No, tylko takie wszystko napompowane, jakieś takie. O mój Boże. No niech będzie. I zimowe. To jest w sumie spoko. No i dobra, i mamy to, moi drodzy. I ma ładną nową fryzurkę. Także jest cudownie. Okej, gdzie jesteś, Kasienka? Tu jesteś, dobra. To poczekaj sobie, ja ci już przyniosę tutaj jedzonko. Otwórz. Dwa dni. Cztery. Dobra, to weźmiemy to, co jest z najkrótszym terminem, bo się potem zepsuje. Szkoda, żeby się psuło. O. Weź sobie porcję, moja droga. Weźmy sobie... Tutaj to od razu cyk. Dobra. Jedz. A ty co z nim zrobiłeś? Bożeż ty mój. No weźże go wykąp. Wziął go, dupnął koło wanny i do widzenia. A ta co? A ta leci z tym domem. Dobra, jakiś tam początek mamy, a przy okazji widzę, że chyba jej majsterkowanie do tego rośnie tutaj, więc miło i sympatycznie. Czy to jej odblokuje trochę? 20 godzin ta blokada. Myślałem, że to ci trochę łeb odblokuje te takie kreatywne rzeczy, ale widzę, że chyba nie. Taka młoda już wypalona, no popatrzcie, no. Zamówi za swoją pracę. Ba, przed porażką. Mhm. Chociaż wiecie co, to majsterkowanie jakoś tak wolno się rozwija na tym drzewie. A może tak ma być? Nie wiem. Ogarnąłeś go? Czy go ogarniasz go? Świetnie. Zjadłaś? Zjadłaś. Widzisz, Kasia, ty jesteś super. O. Kolejny pieniądz. I ty śpiąca jesteś o tej porze? No weź. Chodź tu. Sama sobie już możesz skorzystać. Już nie potrzebujesz, żeby ktoś ci pomagał, bo jesteś super duża dziewczynka. Ktoś tu mnie ranczy. A tu. Potem możesz pogłaskać, pogaworzyć. Przyjazne. Naśladuj, o. Tylko najpierw musisz sobie zrobić siusiu. No mi jak tam u ciebie z tym? Musiałem, żebyś ten punkt majsterkowania w sumie wbiła. Byłoby dobrze. Widzę, że Kaśka walczy. Walczyć, ale ta energia? Przecież jak to? O, i przybiegła nasza toczka. Zaraz, zaraz będzie tulanko. Poczekaj. Siódmy poziom wychowawczych. Denis! Jak ty żeś pofrunął z tym... A Naomi, który ma wychowawczy? Czwarty. No, matka roku. Masz ten punkt. Pierwsza kąpiel z bąbelkami, no i super. Bardzo wolno i to idzie, naprawdę. Dobra, młody, czy ty coś potrzebujesz? O matko, pęcherz, głód i wszystko. To poczekaj, zrobimy tak. Przyjazd, opieka nad dzieckiem, nakarm, karm z butelki go, proszę bardzo. O, bo go nakarmimy. Skorzystamy, myślę, z pieluszki od razu. Jak ojciec cię nakarmi, to użyj pieluszki. Gdzie ty? Aha, idziesz do kota, a gdzie jest... No ta w łazience, no patrzcie ją. O, mamy tantiemy, 157, no miło, tylko że my nie możemy kolejnej książki wydać. Niestety. Tu mamy rzeczy do sprzedania w ogóle. O, wow. Czy ty masz ten poziom już wbity? Tego majster... To jest niemożliwe, żeby tak długo szło.
Jeszuna. Dramat. Jest zbyt spięta, żeby sprzedać truskawki. Serio. Weź sobie resztki. Hit! No tego to jeszcze nie grali. Sprzedaj miód. Ogarnąłeś go? A on się też ogarnął? Tak. No to proszę bardzo. Matyla spać, włącz mu kołysankę. O, Kasia się tutaj, widzę, proszę bardzo, zajmuje. No wołać to nie musisz wołać. O. Kasia i Toczka się przyjaźnią. O, ale to jeszcze, Toczka, chodź tu do niej, przecież ona tam nie wejdzie na ten meble, no co ty. Dobra. Ten jest w ogóle zmęczony i śpiący. Do pracy ty idziesz? Aha. To śpij na godzinę chociaż. Nie, 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 zostaw, zostaw! To był nasz pieniądz. Naomi! No hit. Usycha z miłości. No Denis tak trochę się musi tutaj podkurować z tym spankiem. Ale Naomi myślę, że... Poczekaj, a weźże się obudź i Naomi tu przyjdzie. I barabara, bo no miłość, no. Ona usycha już. 54 za miód. No i do góry. Naomi! A gdzie ty idziesz? A, bo to on idzie ją zachęcić, no dobrze. Kasia, i co? A, ty jesteś śpiąca. O, Jesus. Dobra, chodź pi, sama przyjdziesz, trudno. No, rodzice są zajęci, tu w ogóle ta plama w tym nocniku. Nocnik cały brudny. Gdzie jest pani niania, pokojówko i w ogóle wszystkie? Pani pokojówko bardziej. Butla, butla, dolar, simoleon. Rozumiecie. No, postaw to tu. Okej, okay, mamy hajs. A ty co? Nie widzę, że to jest jakiś hit. Karzini Kweksanas? So mał. Wręcz jej róże szybko. Ona usycha, no. No jest bidna i usychająca, no. Dobra, Denis, do pracy, śmigasz. Camus. Absum. Rolszpa. Kwas. Uniab. Dobra, Naomi. Aha, ty też jesteś śpiąca. Ja chciałem, żebyś poszła na bieżni na dół. Ćwiczenia, proszę bardzo, raz, dwa. Gdzie jakiś śpią, to może trochę się zająć sobą. No, a ten też jest zmęczony. Jesus, oni są wszyscy wykończeni. Ciekawe, czy on jest w ciąży trzeciej. Toczka, czemu ty wyjesz? Ja nie wiem, dobra, Denis poszedł do pracy. On oczywiście Naomi długo nie będzie ćwiczyła, no bo proszę bardzo. W stan, w jakim ona jest. Jest tragiczny, bym powiedział. Tragiczny. Może chociaż trochę, ewentualnie możemy, chociaż nie, nie chcę tego nianiu wynajmować, bo on naprawdę kroi z nas taki hajs, że to się po prostu w głowie nie mieści. Wiecie, o co chodzi. Dobra, tu jest cisza, spokój. Kaśka śpi. Marcel również śpi. Toczka oczywiście wyje. Dobrze, moi drodzy, to będziemy sobie kończyć. Mam nadzieję, że wam się dzisiejszy odcinek podobał. Lowki, kiski, besoski. Dziękuję was bardzo mocno i serdecznie.
I słyszymy się w kolejnym odcinku już niebawem, tak więc trzymajcie się, cześć, buzi, buzi, no i pa, pa.